aby wykres funkcji przecinał oś x w dwóch punktach, to delta musi być większa od 0, więc b kwadrat minus 4ac większe od 0, czyli 4 odjąć 4 razy 1 razy c większe od 0, 4 minus 4c większe od 0, minus 4c większe od minus 4, więc c musi być mniejsze od 1. Punkt B. Wyznaczyć te wartości współczynnika c, dla których najmniejsza wartość funkcji wynosi 3. Czyli najmniejsza wartość funkcji jest, gdy x dla x dla wierzchołka. Więc tak, liczymy x wierzchołka, czyli minus b przez 2a jest to minus 2 przez 1, czyli minus 2. Wartość funkcji dla minus 2 wynosi minus 2 do kwadratu, dodać 2 razy minus 2 plus c, czyli wynosi 4 minus 4 plus c, więc jest to c. I wiemy, że wartość ta ma być równa 3, więc c równa się 3. I punkt c. Wyznaczyć te wartości, aby wierzchołek paraboli należał do wykresu tej paraboli. Czyli punkt C. X wierzchołka znamy. Liczymy, jaka jest wartość tej drugiej funkcji dla x równego minus 2. Czyli y równa się 2 razy minus 2 kwadrat odjąć 7 razy minus 2 plus 1. Jest to 8 dodać 14 plus 1, czyli 23. Więc y wierzchołka naszej paraboli musi być równe 23. Wiemy, że współrzędna y-owa wierzchołka jest wyliczana ze wzoru minus delta przez 4. Czyli otrzymujemy minus 4 minus 4c przez 4 ma być równe 23. Czyli minus 4 plus 4c przez 4 równa się 23. 4 w nawiasie c minus 1 przez 4 równa się 23. Więc c minus 1 równa się 23, c równa się 24.